sami będziemy kowalami swojego losu. Siemanko, z tej strony Geeks, witajcie w kolejnym odcinku z God of War'a. Na wstępie mam dla was takie małe ogłoszenie, mianowicie chciałbym przejść resztę God of War'a podczas streamowania, także resztę odcinków znajdziecie w zakładce na żywo lub w playliście do tej serii, a sam stream odbędzie się, no, prawdopodobnie w środę, przynajmniej się postaram, żeby tak było, ale dokładny termin podam wam jeszcze w poście. No dobra. Czas rozwalić tego pradawnego. Ajaj, ja mu nic nie robię. Czekajcie. Muszę poczekać, aż właśnie się otworzy na atak. Łap to, co upadło! I rzucaj! To, co upadło? Co takiego upadło? Gdzie? Aha, dobra, widzę. Okej, okay. No dawaj, pokaż się. Dobra. Ej, on nie będzie trudny w sumie. Dalejemy, chama. Wow. Co jest? Jeszcze was tutaj brakowało. Kamy, przebrzydłe. No, spadać mi stąd. Dobra, czy ja mam ten kamień? Nie, nie mam. Dobra, muszę i kapie wykończyć chyba. Dobra. Tamka. No. Chodź. Dobra, wykańczamy. Dziada. Pradawny. No jasne. Zobaczmy wpis. Pradawny, leśny. Dżungle Vanaheimu przepełnione są magią Vanów, co jest szczególnie widoczne w przypadku leśnych pradawnych. Sama nazwa może być jednak myląca. Mimo że przypominają ognistych i mroźnych pradawnych z Midgardu, te leśne bestie jednoczą się i rozchodzą w swoje strony podczas jednej pory roku. Vanowie ich nie niepokoją, choć pewna para legendarnych kowali szczególnie ceni sobie ich serca, które pewien przebywający na dobrowolnym wygnaniu Bóg Wojny chętnie zdobędzie i wymieni na lepszy sprzęt. No jasne, że tak. No dobra, sporo zasobów. Gdzie teraz? Płomień chaosu zdobyłem. Będę mógł lepszyć ostrza. Ale czekajcie, dobra, jeszcze się tutaj chcę rozejrzeć. Okej. Tutaj nic ciekawego. O, tu coś leży jeszcze. Steberko. Dobra, lecę dalej. Wracając do tego streama, no to chciałem po prostu, wiecie, przyspieszyć trochę przechodzenie tej gry. Wiem, co kombinujesz. Próbujesz grać mi na uczuciach, licząc, że cię oszczędzę. Próbuję tylko pomóc. Nie trzeba powtarzać błędów w przeszłości. Nie muszę znać twoich błędów. Popełniam je własne. Dzięki. Czekajcie, tutaj było coś namazane. A nie, dobra, myślałem, że może jakoś na górę da się wejść. Dobra, cyk. Ach, tak myślałem, że one tutaj będą. Dobra,
Czekajcie, mogę walnąć piękiem. Nice! Och, ty chamie. Dobra. Ale ich siekam. Pięknie. Czekajcie, chciałem... O, właśnie. Dobra, zaktualizowano bestiariusz Gulon, a tego już nie będę czytać, bo mi się nie chce. To jest kolejne miejsce, do którego niestety się nie dostanę teraz. Nie mogę z tym wejść w żadną interakcję. Dobra. O kurczę, zobaczcie, tam jest skrzynia. Dobra, pewnie trzeba niestety użyć właśnie tego cusia tutaj. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze sobie tylko walnę kolumną. Zadrzewiony. Ciosy zadane przy użyciu drzew. Okej. Wykonałem jakąś pracę. Każdy tak chętnie udziela mi rad. Tak jakby ktokolwiek z was w ogóle mnie znał. Największą stratę w życiu poniosłam przez ciebie, bo ratowałeś mnie, choć wyraźnie się temu sprzeciwiłam. To była moja rodzina, mój problem. Baldur nie był idealny, ale był moim synem. Wiem. Wiesz? Myślisz, że masz jakiekolwiek pojęcie o bólu po stracie dziecka? Tak. Mam. Miałeś dziecko? A, ona nie zna jego historii. Miała na imię Kaliope. Kaliope. Co się stało? To było dawno. Nieważne. Niepotrzebnie pytałam. No i co było tak strzępić ryja na niego? On też ma swoje problemy i swoją trudną historię. Swoją drogą ja myślę, że to wszystko wina właśnie Frey, że jej syn zginął. W ogóle ten pomysł, żeby go uczynić nieśmiertelnym, był kompletnie porąbany, moim zdaniem. Po prostu tylko go unieszczęśliwiła. Skażała go naprawdę na ogromne cierpienie. Jezu. Trafiłem, trafiłem. Dobra, z tego też nie mogę korzystać. Dobra. Co to, panowie? Einherjerzy. I to kobiety. Ciekawe. Oj, 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 oj. Dobra. Uuuuj. Pamiętaj, że nie warto atakować, gdy kryją się za tarczami. Ajajaj. Dobra, muszę się zająć tą... Jesus. Tą, która jest u góry. O! Huffing!
Na piochę. Gdzie ona jest? Ach, tu. O kurde. Zdążę im tak. Okropne stworzenia. Tego zaciekle bronią terytorium. Powodzenia. O w morda. Ona się cieszy, że dostanę w pierdziel. Tak to trochę brzmi. Podpalił mnie. Wow, 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 wow. Masz, Wajzo. Muszę wykorzystywać te moje plusy od run, wiecie? Te z pancerza. Nie, dobra. A niego podpalanie to bez sensu totalnie. Masz, Wajzo. Ojojoj. No nie. Za cham. No dawaj, 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 dawaj. Jesteś twardy? Polecimy. Kurde, no. Jest twardy. O! Dobra. Lecę po ciebie. O kurde. Piękna sprawa. Co to było? Gradungr plemienny. Wierzchowiec uwielbiany przez Einherjerów Odyna. Można go przyrównać do greckiego lwa z kozimi rogami, jelenim porożem i niezwykłą zdolnością podpalania okolicznej roślinności. Nieźle. Dobra. Fajny był, naprawdę. No. Spoko jest to leczonko strzału, wiecie? Byłem na samym początku trochę sceptycznie do tego nastawiony. Musimy dostać się do tej strażnicy. Pójdziemy drogą przez dolinę. Tędy. Ale jest okej. Lecimy dalej. W ogóle bardzo mi się podoba ta kraina. Znam historię twojego syna. Opowiem ci więc o mojej córce. Na rozkaz okrutnego boga zniszczyłem wioskę, ale to był podstęp. Nie wiedziałem, że jest tam moja żona i córka, póki ich krew nie spłynęła mi po rękach. Poprzysiągłem zemstę. To... coś potwornego. Odpłaciłem się, przelewając morze krwi i spaliłem Olimp do gołej ziemi. Ale to nie zmazało winy. Może zdołasz mnie zabić, Freyo, ale nie dać tu ukojenia. Może to nie ukojenia szukam. Może po prostu zemstę. Ale podoba mi się historia Kratosa. Ja nie grałem w pierwszą część, także to, co powiedział właśnie o swojej córce, jest dla mnie nowe. Dlaczego nie chciałeś ze mną walczyć? Każdy wynik oznaczałby klęskę. Co to niby znaczy? Nigdy nie życzyłem ci źle, Freyo. Pomogłaś nam. Ocaliłaś Atreusa, gdy zachorował. Nie chciałem żyć ze świadomością, że cię zabiłem.
ani zginąć z twojej ręki. Aha. Tak właśnie było. No dobra. Ty to gadu gadu. A tu wszędzie są jakieś krwiożercze rośliny, które chcą mnie zjeść. Albo obsypać kwasem. Oblać kwasem. Dobra. Gramy w pantę. Słyszysz to? O! Grał gry. Dobra, wiecie co? Wrócę sobie do standardowej wersji szału, czyli do Fury, bo mam ją nawet ulepszoną na drugi poziom. Nixa! I to tak blisko wioski! Ich świetna radia i sojusznicy stają się niepokonani! Nie przepuszczą cię, dopóki nie zabijesz Nixy! Aha. Ty jesteś Nixą, tak? O Jezus Maria! Nixa. Dawa. O matko. Co to było? Słyszysz to? Słyszę, słyszę, jedziemy z nią. Nixa! I to tak blisko wioski. Śpiew sprawia, że ich sojusznicy stają się niepokonani. Nie przepuszczą cię, dopóki nie zabijesz Nixy! Dobra, w ogóle sobie o niej poczytam. Nixa, przeklęta. Ta urocza kuzynka pokornej Nixy odkryła w sobie zdolność do obdarzania łaskami swoich sojuszników w trakcie walki i to od ich siły uzależnia ona swoje bezpieczeństwo. To fascynujące, jak sprytne stały się te stworzenia od czasu, kiedy po raz pierwszy wylazły z czordwie jakiej dziury. Wow, wow, wow! Wy to nawet nie dacie mi chwili czasu. Czekamy. Zgnijże. No. I tak ma być. Jeszcze macie gdzieś więcej tych Nix? Wow, ależ tu zielono, co? Fajne są te projekty poziomu. Naprawdę mi się to podoba. Moja wioska. Ledwo ją poznaję. Razem z Freyrem bawiliśmy się na tutejszych polach. Wieczorami podkradaliśmy chleb miodowy z wielkiej sali. Kiedy przychodziły żniwa, tańczyliśmy i ucztowaliśmy do świtu. Wszystko było takie proste. Chciałam tu wrócić. Przypomnieć sobie o tym. No bardzo fajnie. Świetna historia naprawdę, ale aha. Dobra. Co my tu mamy? Tu będzie jakaś bitka. Więc... Aha, dobra, nie mam wyboru. Myślałem, że mogę sobie tędy pójść. Nowy obszar. Opuszczony... Opuszczona wioska. Okej. Wielka sala. Zniszczona. Co tam gdaczysz? Zobaczmy, co tu jest napisane. Niech Freja będzie silna. Brakuje drugiej części. Modlitwa do Frei. Niech Freja będzie silna. Wyznawcy Frei bardzo ją kochali. Zdaje się, że porzucili tę wioskę dawno temu. Nie wiadomo tylko, czy zrobili to z wyboru, czy zostali do tego zmuszeni. W obliczu nieobecności bogini słowa te nabrały gorzkiego wydźwięku. Zawsze nas chroni. Tak się kiedyś mówiło. Niech zawsze nas chroni, okej. Okay. No to tak nie do końca wyszło niestety, nie chcę się czepiać, ale... Jest jak jest.
Dobrze. O! Czekajcie. Sreberko. Tu jakaś lina. A tam dalej nie można przejść, kurczę. Jakoś mi się wydawało, że tu jest taka arena. Tam gdzieś za mostem. Może jakoś później. Słyszę wrogów w środku. Przygotuj się na walkę. A co ja tutaj robię? O! O nie! Jeszcze raz. Chciałem z huśtania zrobić atak. No właśnie. Wow. Wykuł, spokojnie. Oh yeah. Kurde, dostałem Bifrostem. Gdzie oni są? Ach. Okej. Ach, tutaj. No to zapraszam. Graj, muzyko, jak to mówił Geralt. Swoją drogą fajnie, że wychodzi ten Next Gen Patch. Z przyjemnością sobie wrócę do Geralta. Bang! Chamie. Dobra, chodź byczku. Oj. Ojojojojoj! Strasznie mi dużo zabraliście życia. Nie podoba mi się to. O nie! Shit! I nawet nie ma kto mnie podnieść. Dobra, trochę przeszarżowałem. Sorka. Słyszę wrogów w środku. Przygotuj się na walkę. No dobra, postaram się troszeczkę lepiej to rozegrać teraz. Muszę ten Bifrost uważać w szczególności. No właśnie. Jak to wpadnie, to jest troszkę lipa. O nie. Kurde, trafiła mnie w powietrzu. Demet. Dobra. Szał, oczonko. Do tego wielkiego sobie zachowam szał. O właśnie. Kurde, będziemy się tak przeskakiwać? Ojoj. Dobra. Dobra. Cyk. Yeah!
Dobra. Co ty jesteś? No chodź. Ach, tutaj. Dobra. Dobra, jest. Lecimy z nim. O tak. Wszyscy nie. Tam jeszcze. A właśnie, mam nowy atak. Zobaczcie, przy naładowaniu wiecznej zmarzliny na maksa. O, wam pokażę. Muszę kogoś dorwać. L1 i trójką. No nie. No cóż, może później. Już. Moja krzywda to było dla Odyna za mało. Zdeptał wszystkie moje wspomnienia o domu. Ciesz się, że miałaś dom, który ciepło wspominasz. Wsparcie zabierano nas z domu i wykopywano metodą Agogę. Maszerujesz albo padasz. Walczysz o chłapy albo umierasz z głodu. Starsi bili nas, póki trzymaliśmy się na nogach. Nocami wracaliśmy do domu sami albo padaliśmy ofiarą wilków. Tak powstają Spartanie. I co, oni teraz będą się przerzucać tym, kto miał gorzej? No bez przesady. Każdy ma jakieś straszne przeżycia, no ale trzeba iść dalej, nie? I teraz się będą przerzucać, kto ma gorzej, i ten, co ma gorzej, to ma rację. No, tutaj na dole. Na dół nie mogę zejść, okej. Trzeba przejść przez te bramy, tak? Jeszcze się rozejrzę. Dobra, znajdźki na później. Wyższy. U Kratosika chyba już trochę gorsza kondycja, co? Na starość, że tak zażartuję. O, co to? Dobra, czekajcie. Tam jest droga fabularna. Zobaczmy, co jest tutaj. Zasobki. Kurde, w tych skrzyniach nic nie ma. Można się co najwyżej wyżyć. Dobra. Jak nic, to nic. Dobra. Tylko wazy się opłaca rozwalać. Te rośliny zachowują się jak plugawe pale, które wieki temu znaleźliśmy na przedgórzu w Midgardzie. A, okej. Znane trochę. Znany schemat z jedynki. Tam chyba w Midgardzie były takie... podobne rośliny, które wydzielały taki zielony opar z kolei. Też trzeba było w nim trafić oporkiem. Wiesz, sądząc po tym, jak wychowuje się Spartan, nic dziwnego, że jesteś jaki jesteś. Jakie było twoje przeznaczenie? Przeznaczenie można zmienić. Też tak myślałam. Kiedy Norny zdradziły mi los syna, chciałam go zmienić. Sam wiesz, jak to się skończyło. Norny, boginie losu. Zgadza się. Podważanie przepowiedni jest ryzykowne.
No tak. Głupia matczyna miłość, a to co? Kurde. O Boże, ale się spierdzieliłem. Sorka. Ogólnie właśnie ostatnio dość rzadko gram w tego God of War'a. Bo sporo czasu mi się schodzi z montowaniem tych odcinków. Te rośliny zachowują się a właśnie pale, które wieki pomyślałem o tym, że na streamie, to wiecie, można sobie przysiąść i tam pocisnąć 3-4 godziny. Nic dziwnego, że jesteś jaki jesteś. Takie było twoje przeznaczenie. Taki jest plan, to generalnie. Też tak myślałam. Kiedy Norny zdradziły mi los syna, chciałam go zmienić. Sam wiesz, jak to się skończyło. Norny. To jeszcze raz. Zgadza się. Podważanie przepowiedni jest ryzykowne. Syk. Tarcza strzaskanej gwiazdy. Zobaczmy. O! Daje premię do run. Tarcza stworzona z myślą o mobilności i gromadzeniu energii. Dwukrotnie naciśnij L1, aby wykonać pchnięcie tarczą i odwrócić wrogów do tyłu. Jeśli jest ono w pełni naładowane, efekt będzie mocniejszy. Przytrzymaj L1, aby naładować tarczę. Zablokowanie ataku spowoduje utratę części ładunku. Wykonaj pchnięcie tarczą na chwilę przed atakiem wroga, aby go zaabsorbować i jednocześnie naładować tarczę. Interesujące. Uuu, jaka w ogóle, zobaczcie, kwadratowa. Fajna. Teraz sobie wypróbuję. Najgorsze w tych pułapkach jest to, że trzeba pamiętać, żeby nie przyzwać topora w tym czasie, bo będzie się dojechanym. I zobaczcie, tu jest taki pasek czerwony. A, okej. Okay. I w ten sposób się go rozładowuje. Fajne. Ciekawe, jak to się będzie sprawdzać. Się z tobą w kwestii przepowiedni. Ślepo wierzy w proroctwo gigantów. Znika na 2 dni, próbując dowieść, że jest ich czempionem, który ma walczyć na Ragnaroku. Co? Znam wszystkie przepowiednie. Żadna z nich nie mówi o czempionie gigantów. Groa ją zataiła. Ten czempion ma ocalić światy w czasie Ragnaroku. Tylko Asgard upadnie, a Odyn wraz z nim. Więc przez cały ten czas, mimo obsesji na punkcie Ragnaroku, Odyn nie wiedział najważniejszego. Dobra robota, Groa. Ui. No dobra, czyli to jest to miejsce, do którego chciałem się dostać. To, co widziałem właśnie z tych chatek. Okej. Okay. Tu się można złapać. Atreus nie będzie pionkiem przepowiedni. Sprzeciwiasz się przeznaczeniu? Mimo, że czeka was zwycięstwo? Nie poprowadzę syna na wojnę. Nie jest Spartaninem. I niech tak pozostanie. Aha. Dobra, można tylko wrócić. Widzicie, on się martwi o synka, no. Prawisz mi o ochronieniu dziecka? Czyż moja tragedia nie jest wystarczającą nauczką? Walcząc z przeznaczeniem, tracimy cenę dane nam, by go z nimi spędzić. Nigdy nie wiesz, kiedy zjawi się ktoś, kto położy mu kres. No, to prawda. Można na to spojrzeć właśnie w ten sposób. Dobra. Coś tutaj brzęczy. Słyszycie? Ciekawa. A, stąd przyszedłem? Tak. Dobra. Czy nie? Tak. Może się pogubić można czasami. Dobra, widzę jakąś zagadkę. Z
Znajdź sposób na pokonanie zniszczonego mostu. Dobra, najpierw to. O kurczę. Zagadeczka, moi drodzy, zagadeczka. No. Aha, dobra, ja nie mogę tutaj przeskoczyć i w cały jest ten sęk. Możesz go jakoś obrócić? Okej. Okay. Tak po prostu naokoło. No zagadki nie są tutaj zbyt skomplikowane. Dosięgnę? Nie dosięgnę. Możesz popchnąć kaganek i spalić zarośla, które blokują drogę? Zobaczcie. Ja mogę wszystko, moja droga. Słuchajcie, chcę wrócić tam. Zobaczcie. Tu jest znicz do podpalenia. Ja tego nie zauważyłem wcześniej. Kurczę, on tutaj nie dosięga. Dobra, zresztą to jest chyba na później. Dobra, to jeszcze raz. Zatanko. I to można rozhuśtać. Dobra, czyli tak. Wrócimy. Użyj swoich ostrzy, by popchnąć kaganek na drugą stronę. Wiem, spokojnie. Za dużo tych podpowiedzi czasami, wiecie? A, sorka. Tyk. Dobra. No i pięknie. Przejdźmy przez ten most. A przejdźmy, przejdźmy. A, jeszcze rozumiem, tym kagankiem można to podpalić chyba. Widzicie? Muszę go rozhuśtać teraz w lewo. A to ciekawa zagadeczka. Dobra. Jak teraz machnę... O. Prawo. Udało się. To jeszcze to trzeba jakoś... Dobra, spróbujmy. Aż to nie dosięgnie. Nie ma bata, żeby dosięgło. Jak ty? Ze wszystkich żyjących możesz stronić od wojny. Zabiłeś tylu bogów. Bo wiem, co to wojna i znam jej koszt. A ja nie? Mało zapłaciłam za jej koniec? Rozejrzyj się, Kratosie. Oto skutek braku walki z prawdziwym złem. No racja. Bierność wtedy, kiedy nie trzeba. To też nic dobrego. O! No i pięknie. O, róg. O, dobra. Jeszcze potrzebuję... trzech? Wow. Dobrze, to teraz wróćmy do rzeczy. Dobra. Wykonałem kolejną pracę ze skrzyniami Norm. Tym razem. Oprz. Gdzie teraz o bogini? Ojojoj! Gdzieś strasznie daleko był ten topór. To kapitan Odyna. Uważaj. O, morda. Bosik. Pan Skotar Asgardar! Fiskar!
Kurczę, jaką ma kosę. Ojoj. Ojoj. Kurde. Nie poszło to zbyt dobrze. Oj, naprawdę niedobrze. Dobra. Zapomniałem w ogóle o blokowaniu, także fajnie. Dobra, wczytuję. Dobra, zmieniłem sobie buildzik, bo gość jest naprawdę ciężki. Dobra. Ale w końcu go pokonam, no. Najgorsze jest to, że w ogóle nie da się blokować jego kombosów. On po prostu ma je gdzieś. Moje jakieś blokady. Dobra, czasem to rzeczywiście się udaje. O! Dobra, tak on było potrzeba. Właśnie tego spowolnienia czasu. Dobrze. Ajajaj. Mocny jest ten ham. Najgorsze jest to, że nawet nie da się przerwać jego kombosu. Niczym oprócz runicznych ataków. W zasadzie. Jezu Chryste. O nie, trafił mnie. Dobra, weszło spowolnienie czasu. Oj, oj, oj. Czekajcie, tu jest dziś kamień zdrowia. Dobra. Dobra. Spieprzaj, dziadu. Dobra. Teraz cię dojadę. O, albo nie? Dobra. Mam go. Jezu. Nie szczaiłem przez bardzo długi czas, że tam jest kamień zdrowia drugi, wiecie? O, matka. Długo się z nim męczyłem. Dobra, jeszcze wpisik. Fiske. Kim musiał być za życia, aby w Walhalli cieszyć się taką mocą i posłuchem? Wyobrażam sobie, że ktoś, kto dzierży kosę i broni swego terytorium z taką zaciętością jak Fiske, był rolnikiem, który postanowił chwycić za broń, chcąc stawić czoła jakiemuś zagrożeniu i okazał się nie mieć sobie równych w wyrzynaniu wrogów. Za tę waleczność za życia nagrodzono go po życiu możliwością wyrzynania kolejnych ofiar. Ciekawe, czy w ogóle ma jakiś wybór. Ciekawe. Kurde, gość był naprawdę mocny. Glevia Doder? Okej. Okay. Rzuć bifrostowym czakramem, który łukiem poleci w stronę wrogów. Ciekawe. Dobrze, ale będziemy powoli kończyć. Pamiętajcie, że dalszy ciąg przygód Kratosa u mnie możecie zobaczyć na streamie. Jak wspominałem, dam znać w poście, kiedy ten stream się odbędzie. No i cóż, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.